naprawdę jakiś dziwny spektakl i pomyłkę sędziów. To nasz główny temat na dzisiejsze spotkanie, czyli kwalifikacje do Grand Prix Austrii. Do tego o szczęściu w nieszczęściu Sergio Pereza, o wielkich zmianach w Alfie Tauri, Lawrence Stroll chce zostać rycerzem, inżynier Haasa broni Mika Schumachera, przyznając, że wcale nie jest taki dobry. Przy tym wszystkim Piotr Wiśnicki wypada z Formuły 3 i na koniec na deser niemoralna propozycja Lewisa Hamiltona, który walczy o tytuł przy zielonym stoliku, czyli po prostu chce usadzić Maxa Verstappena. Kto by pomyślał, taki fair play kierowca. To są dzisiejsze tematy. Witajcie na misji w warunkach bojowych. Już dawno tego nie było, stąd też opóźnienie, wybaczcie ten poślizg, po prostu wywalił mi się cała transmisja, nowa aplikacja YouTube'a. Tragedia, po prostu wypieprzyło mi wszystko, więc musiałem zacząć od nowa. Nie jestem ze sobą szczęśliwym króliczkiem w tym momencie, ale postaram się jakoś to rozładować. Naszym studiem nagraniowym na tym wypadzie jest Ford Ranger Raptor z dość ciekawym silnikiem, 3-litrowym, podwójnie doładowanym, benzynowym, który ma 292 konie tylko i sporo pali, jest mega dobrym samochodem, tylko wydaje mi się, że w V-Sense albo w Dieslu, natomiast generalnie jest ultra komfortowy, zawiózł nas tutaj do Austrii w bardzo fajnej atmosferze, więc jest naprawdę ultra luks, tak więc tyle dobrego. Zanim przejdziemy do tematu, rzućcie okiem oczywiście na Codrive najnowszy i to, co tam mamy do powiedzenia z Maxem i z Aldoną na temat tego wyścigu, tego weekendu i nie tylko, w ostatnich wydarzeniach w Formule 1. Trackwalk też jest załączony tutaj w opisie do tego materiału, czyli jakby wszystkie sekrety toru Red Bull Ring, zakręt po zakręcie. Pozdrawiamy pana tutaj, który tego mistrza drugiego planu. I jeszcze dwa ogłoszenia. Jedno to jest takie, że jutro będziemy robić spotkanie dla patronów tutaj przy torze, więc jeżeli jesteście patronem moim albo patronami, to na grupie patronów na Facebooku będzie informacja. A w niedzielę przed wyścigiem zrobimy ogólne spotkanie dla wszystkich osób, które tutaj są. I tutaj ogłoszenie będę dawał na moim Facebooku, gdzie to dokładnie się odbędzie, o której godzinie, ale to będzie gdzieś mniej więcej 11:30. Nieopodal pierwszego zakrętu za trybunami. To jest mniej więcej taki plan, ale detale podam oczywiście już przed tym spotkaniem. Tyle jeśli chodzi o ogłoszenia drobne i przechodzimy do meritum, do tego, co się tutaj działo w kwalifikacjach. Zacznę od tego, no w zasadzie od tego, co było najważniejsze, czyli ten patologiczny system kar za limity toru. Głównie w zakrętach 9 i 10, ale nie tylko. Tam po prostu kierowcy mieli największe problemy i szczerze mówiąc ta cała seria komunikatów, które się pojawiała tutaj w biurze prasowym, jest taki duży ekran, bardzo duży, w zasadzie jakby na koncercie, albo jeszcze większy, gdzie jest podzielony na różne sektory i tam między innymi są komunikaty na temat tego, jakie sędziowie dają kary i po prostu to było absurdalne czekanie na kolejne kary, które wskakiwały i jedne wysuwały drugie, człowiek nie zdążył odnotować, kto dostał karę, już następny kierowca miał anulowany czas, więc była to absolutnie absurdalna sytuacja i od razu się odniosę do tych komentarzy, bo ja zawsze stałem się za kierowcami, ale są oczywiście jak zawsze komentarze, że przecież wszyscy widzą, że wszyscy mają tak samo, że linie to się nie przesuwają i tak dalej i że powinni uważać, że jak są, moi mili, takie argumenty, dziękuję bardzo Jacku za tradycyjnego Donatana, takie argumenty to się robi jak na przykład jeden kierowca albo dwóch popełni błąd, złamie limity toru i powie, no kurczę, te limity są ciężkie, w którym mówicie, no tak, ale wszyscy się ich trzymali i jest jak jest. Jeżeli większość kierowców albo prawie wszyscy przekraczają te limity toru i część kierowców robi to powielokroć, to znaczy, że coś jest nie tak na tym torze, że coś jest nie tak zarządzane, że być może dyrektor wyścigu jednak przesadza i powinien był inaczej zaplanować kwalifikacje i przewidzieć, że będzie taka farsa, że ludzie, i to nawet nie chodzi o kierowców samych sobie, to chodzi o nas przed telewizorami, którzy siedzimy i nie wiemy, jakie są naprawdę wyniki kolejnej sesji, dlatego, że zaraz przyjdzie banda kretyńskich kar za to, że ktoś o centymetr przejechał poza limit toru. Więc ja tutaj biorę stronę kierowców tylko i wyłącznie. Moi mili, kierowcy z kokpitu nie widzą prawie nic. Widzą tylko krawędzie górne opon. To jest cud, że trafiają w stanowiska serwisowe. Jeżeli idą pełną pytą przy przeciążeniu 6G, wychodzą z łuku w łuk i przekraczają o centymetr tylko i wyłącznie białą linię, która jest taka, i robią to wszyscy, albo prawie wszyscy, to znaczy, że coś jest nie tak. Trzeba mieć na to jakiś margines błędu, jednak wstawić się za tymi kierowcami i za nami samymi, bo my też chcemy wiedzieć, co się dzieje w kwalifikacjach. Tak więc absolutnie nie przyjmuję takich argumentów, bo moim zdaniem jest to złe podejście do świata, generalnie bardzo okrutne, takie zasady są takie same dla wszystkich i tak dalej, bardzo, no absolutnie niepraktyczne i nieludzkie, mówiąc w skrócie. Tak się nie powinno na to patrzeć, jeżeli jest to problem tak duży, że ciągle nie wiemy, co się dzieje i ciągle kierowcy dostają kary, to znaczy, że jest po prostu, po pierwsze, tor się do tego nie nadaje, są za niskie tarki, mówiąc w skrócie, a po drugie, że dyrektor wyścigu się nie spisał i po prostu nie zrobił, nie znalazł rozwiązania, które zadowoli wszystkich, tylko znalazł rozwiązanie, które pokazuje, kto tu rządzi, kto jest tutaj szefem i znalazł rozwiązanie na robienie chaosu w kwalifikacjach. Tylko i wyłącznie jest to, moim zdaniem, ostatecznie wina tego człowieka.
I zresztą po konferencji, tak naprawdę konferencja prasowa, też po kwalifikacjach, ta główna FAI zamieniła się tak naprawdę w długie dyskusje na temat tego, co jest nie tak i dlaczego, jak to można naprawić. I wszyscy, nie było kierowcy na tej konferencji, który by nie krytykował tej decyzji, tego, co się dzieje, i nie mówił, że po prostu ten regulamin jest, znaczy, że na tym torze to jest źle rozwiązane. Max powiedział, nie uważam, że to dobrze dziś wyglądało. Pierwszy najważniejszy argument, to po prostu źle wyglądało i to nie była wina kierowców. Oczywiście ludzie mówią, że można zatrzymać się toru. Zapraszam więc do mojego bolidu. Jest okazja przyjechać się Red Bullem. Spróbujcie sami. Wątpię jednak, czy nabierzecie tyle prędkości, no bo nie, żaden normalny człowiek się nie rozpędzi tak jak Max Verstappen. W zasadzie jest kilku na świecie, którzy są w stanie, a nikt normalny się nie zbliży. No to jest takie, wiecie, prowokacyjne. Potrzebujemy znaleźć inne rozwiązanie na przyszłość. Popiera go oczywiście Leclerc. Podkreśla, że niemożliwe jest dostrzeżenie linii z pozycji kokpitu. I potwierdza to także Carlos Sainz, że nawet no, nie widzą opon za bardzo. Mówi też o innych zakrętach na tym torze, gdzie są problemy, gdzie sędziowie bardzo jak skrupulatnie pilnują limitów toru, podczas gdy w niektórych miejscach człowiek wjeżdża na żwir i tak traci czas, to i tak ten czas byłby odebrany. Mówi, dla mnie problemem było to, jak dużo czasu zajmowało FAI podejmowanie decyzji. Zaczynałem kolejne okrążenie i nie wiedziałem, czy poprzednie się liczy, czy nie. I czy muszę zużyć kolejny komplet opon. Więc moim zdaniem jeszcze raz, absolutnie źle to jest rozwiązane. Prawdopodobnie trzeba było tam wstawić jakiś rodzaj troszkę wyższej tarki. No Leclerc mówił o tym, że tarki powinny decydować po prostu, że to nie powinno być tak, że linia, której i tak nie jest z kokpitu, tylko że tarkę, bo tarkę kierowca czuje. I wtedy czuje, czy się znajduje poza torem, czy nie poza torem, jest w stanie lepiej wycyrklować na następny przejazd, albo przynajmniej zaczynając czuć tarkę, jest w stanie bardziej zawęzić promień jazdy. A linii z bolidu nie widzi. Tak więc to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Moim zdaniem, jeszcze raz mówiłem o tym nieraz, o tym się dyskutuje. Zdaję sobie sprawę, że może nie jest złote, ale ja uważam, że jakby wyjazd poza limity toru jest złem w momencie, kiedy kierowca skraca sobie drogę, w sensie kiedy tnie. Kiedy mamy minimalną długość toru, kiedy kierowca sprawia, że przejechał ten tor krótszą drogą, no to wówczas ewidentnie musi mieć czas zabrany. I wjeżdżając za szeroko, kierowca de facto nadaje sobie drogi. I ja wiem, że jest wiele zakrętów, i tutaj też w Austrii, w których wjazd za szeroko daje lepszy czas okrążenia. Natomiast w tym momencie być może trzeba było przedłużyć, tak jak kiedyś, limity toru poza białą linię, typu na przykład na tarkę. Albo po prostu uznać, że okej, w tym miejscu będziemy patrzeć jakby mniej restrykcyjnie i każdy kierowca ma prawo wyjechać poza krawędź toru na zewnętrzną i dokończyć okrążenie, jeżeli wyjdzie za szeroko i uzyskać ten czas. Natomiast jeszcze raz, moim zdaniem no jakby kwintesencją, clue karania za limity toru jest to, żeby żaden kierowca nie skracał sobie drogi, żeby po prostu nie ściął jednego zakrętu i nie nadrobił dwóch sekund czy trzech dlatego, że nie przyjechał przez zakręt, tylko ściął. Natomiast w momencie, kiedy wyjeżdża na zewnętrzną, no to jest już taki moment, kiedy moim zdaniem można dyskutować nad tym, czy te zewnętrzne linie nie powinny być. Nie powinny być jednak uznawane za przekraczalne, tak? Albo jeszcze raz, rozsypać żwir i tyle. I mamy po wszystkim. Dziękuję bardzo za kolejnego donata. No tyle, jeśli chodzi o te limity toru. Mieliśmy wcześniej jedyny trening rzutem na taśmę. Max Verstappen wyszedł na czoło w samej końcówce. Wydawało się, że będzie fajnie. Przez długi czas Lewis Hamilton był najszybszy, potem dwa Ferrari. Potem okazało się, że Max, i to było 2,5 dychy, że wyprzedził oba Ferrari. Oczywiście w treningi nie są aż tak bardzo obrazowe, aczkolwiek to był jeden trening, więc nikt za bardzo nie ściemniał. Co najwyżej Ferrari odjęło trochę mocy z silników. Natomiast no, to pokazywało, że tutaj Red Bull może nie wszystko pod kontrolą, bo to były ciężkie kwalifikacje, głównie przez limity toru, ale generalnie jest raczej faworytem. Oczywiście był znak zapytania głównie wokół, jakby nad Ferrari, na temat tego, na ile przykręcili silniki. Okazało się de facto, że ten czas Leclerca był bardzo dobry, był bardzo blisko. Verstappena, ale nie wystarczająco, tak? Ostatecznie Ferrari to miało. Jeszcze ważne rzeczy były oczywiście upgrade'y. Największe przywozło Ferrari, nowe przednie skrzydło i podłoga, i starają się po prostu poprawić samochód poprzez oferowanie lepszego zbalansowania aerodynamicznego, czyli no to, o czym mówiłem nieraz. Chodziło o to, żeby samochód no, był zbalansowany, żeby miał nie tylko jakąś mega wysoką topową przyczepność z aerodynamiki, ale także, żeby ona była bardziej taka zbalansowana i mniej wrażliwa na podmuchy wiatru i jakby działała w szerszym oknie. Mówiąc w skrócie, jeśli chodzi o ustawienia, jeśli chodzi o temperatury opon i generalnie po prostu o kąty natarcia, tego typu rzeczy. Więc to jest cel Ferrari i no zobaczymy, czy to się przeniesie przede wszystkim na wyścigi, na to, jak będzie bolid dbał o opony, szczególnie w niedzielę, bo jutro ma padać, de facto już teraz trochę się tutaj błyska. No i największe zmiany w McLarenie. Zmienili tak kształt sekcji bocznych, szczególnie przelotnych powietrza, zmienili halo, czyli no, aureole, zmienili wyloty powietrza chłodzące, zmienili kształt pokrywy silnika i oczywiście podłogę, tak, co jest najważniejszą zmianą. I
Wydaje się, że to dało dobry efekt, dlatego że Lando Norris był dość wysoki, aczkolwiek także Oscar Piastri, który jedzie poprzednią wersją samochodu, była tylko jedna dostępna, także mówił, że był także w poprzedniej wersji jest tutaj szybki. Byłem też na spacerze na tym pierwszym treningu i to, co mi się rzuciło w oczy, to było to, że bolidy chodzą tak płynnie, tak miękko, tak początkowo wydawało mi się, że też trochę cicho, ale potem sobie zdałem sprawę, że jak wyjmę stopery, to być może będzie jakby więcej tego trzasku, ale odnoszę wrażenie, że tak zmieniła się jeszcze Formuła 1 bardziej i samochody są bardziej zbalansowane moim zdaniem i tak chodzą, wyglądają po prostu na łatwiejsze wprowadzenie, mówiąc w skrócie. Generalnie wszystkie. To jest taka moja refleksja z oględzin bolidów po raz pierwszy od ostatnio byłem na to, że chodziłem wokół torów podczas Grand Prix Bahrain. Takie moje wnioski. Przechodzimy do kwalifikacji i kierowca, znaczy sesja po sesji i jak kierowcy odpadali i lecimy oczywiście od tyłu. Pierwsze coś rzuciło w oczy, w pierwszych kwalifikacjach 20 kierowców zmieściło się w 858 tysięcznych sekundy. Niecała sekunda, niecałe 9 dych dla całej stawki. Tak ciasno jest na tym, że mówiliśmy o tym w Quadrive. Jeszcze raz, dlaczego to jest tor wyjątkowy, dlaczego będzie szczególnie trudno. To jest właśnie to. No, po prostu w tym momencie najmniejsze błędy, czy najmniejszy problem techniczny z samochodem sprawia, że albo przechodzisz, albo zostajesz. Po 5 minutach mniej więcej obrócił się Valtteri Bottas po wyjściu z pierwszego zakrętu. To mniej więcej podsumowuje Valtteriego Bottasa, który jeszcze od czasu do czasu potrafi być szybki, ale przede wszystkim zdecydowanie zbyt częściej daje ciała. Dziękuję bardzo, Mrówczan, za ten apel do Natana. Poproszę kciuki do góry, jeżeli Wam się podoba to spotkanie. Wywołana czerwona flaga, oczywiście tym wypadnięciem z toru. Na szczęście bolid odpalił i pojechał dalej i nawet wszedł do kolejnej sesji. No i wtedy mieliśmy całą tą orgię, mówiąc w skrócie, kasowania okrążeń po okrążeniu. Głównie za wyjście z 10 zakrętu, czyli na główną prostą, to jest ostatni zakręt, i na wyjście z 9 zakrętu Max, Lando, Lewis, Joe i inni. Sainz stracił kółko zajęty w 9 sektorze. Więc no tutaj zaczęło się to, a w drugiej sesji było jeszcze gorzej. I teraz odpadli. Z ostatniego 20 miejsca De Vries, który, przypomnę, przed tym weekendem się cieszył podczas konferencji, że teraz będzie seria 4 torów europejskich, które dobrze zna, więc tutaj powinno być lepiej. I odnosił się też do wypowiedzi Helmuta Marko, który przyznał przed tym weekendem, że nie zawsze zgadza się z Christianem Hornerem i że akurat Horner nie był fanem, żeby ściągnąć De Vriesa i najwyraźniej miał tutaj rację. I on się odniósł do tego w ten sposób, że powiedział, że no, muszę w tych najbliższych wyścigach pokazać, że byli w błędzie, tak, że się tutaj uczę i że się biorę w garść. Tak się wziął w garść, że był 20. Mówił tak: nie byliśmy wystarczająco szybcy, traciliśmy prędkość wraz z przebiegiem sesji i poprawą warunków na torze. Nie po raz pierwszy się na to skarży De Vries, że jakby warunki się poprawiały. Cunoda chyba też się na to skarżył, a sam, który był się teraz wolniejszy. Na ostatnim przejeździe straciłem 20 sekundy po błędzie, ale nie byliśmy wystarczająco szybce na Q2. Tutaj dam Cunoda był innego zdania. Cunoda, który odpadł też w Q1, uważał, że był wystarczająco szybki, aby wejść do Q2. Natomiast 19. Kevin Magnussen skarżył się na redukcję biegów i powiedział potem: na pierwszym okrążeniu nadziałem się na Verstappena w pierwszym sektorze, znaczy w pierwszym zakręcie, ale i tak na tym kółku straciłem czas za limity toru, więc nie zrobiło to różnicy. Na drugiej próbie bolid nie chciał zredukować biegów i straciłem trochę czasu w trzecim zakręcie. A gdy jest tak ciasno, jest to bardzo kosztowne. Przypomnę, że Hülkenberg wszedł do Q3. 18. Logan Sargent. Albon wszedł z 9 pozycji wyżej, a potem był 10. Natomiast był niecałe 30 sekundy szybszy od Sargenta, wchodząc z tej 9 pozycji do Q2, więc wyobraźcie sobie, jak było ciasno, jak było ciężko. Sargent mówi: mieszane uczucia. Generalnie było to dobre okrążenie. Wycisnąłem wszystko w dwóch pierwszych sektorach. Ciężko było w ostatnich dwóch zakrętach z powodu limitów toru i tam zostawiłem chyba zbyt dużo czasu, czyli on po prostu, żeby ich nie przekroczyć, pojechał tak jak trzeba było, tak jakby chciał pan dyrektor wyścigu, i na tym stracił. 17. Guan Yu Zhou z Alfa Romeo, Bottas przyszedł wyżej, pomimo spina, mówi: stać nas było na więcej, ale na ostatniej próbie wszyscy jechali bardzo wolno przed ostatnim zakrętem, byłem na końcu stawki i stałem prawie przez 10 sekund, dużo straciłem w pierwszym sektorze, no bo opony były niedogrzane przez to. 16. miejsce dla Tsunody, czyli jakby pierwszy, który odpadł. Zabrakło ledwie 21 tysięcznych do Bottasa, który był 15 i do awansu do Q2, mówi: wielka frustracja, na ostatniej próbie był korek i nie byłem w stanie pojechać na maksimum. Ostatnia próba była naprawdę dobra, było bardzo ciasno, ale mogliśmy przejść do Q2. A w Q2 rzeczonym Max znów stracił czasy za limity toru i mówi, że to żart, nie po raz pierwszy. Potem Alonso za 10 zakręt, potem za 9. Perez zdaje się 3 razy stracił w tej samej sesji, za 9 zakręt 2 razy, jeśli dobrze pamiętam, a potem za 10, to go zresztą usadziło. Russell, Piastri, Albon, znowu Piastri, Hülkenberg, Bottas, Gasly, wszystko to się przewijało na tym ekranie, chyba nie wszystko zdążyłem odnotować. Ostatecznie odpadli od 15
Perez. I to jest oczywiście czwarty raz, kiedy nie wszedł do Q3. Sytuacja robi się krytyczna, nie pomogła wczorajsza choroba, która sprawiła, że nie musiał się stawić przed dziennikarzami i jakby stawić czoła tej wielkiej presji, która rośnie. Mimo tego w tych kwalifikacjach znowu mu nie wyszło i oczywiście decydował odebranie czasu w ostatniej próbie, ale to nie była jedyna próba, jaką jechał, tak? Więc miał szansę wcześniej, żeby stanowić Bunker Lab, to okrążenie, które da mu jakiś awans i tego także nie zrobił, więc jest to z jednej strony szkoda, że dostał tą karę, zresztą zaraz się z tego wytłumaczę, zaraz przeczytam dlaczego, z drugiej strony jest to kolejna porażka Sergio Pereza. No tutaj oczywiście tłumaczy go to, że sesja była bardzo ciasna i te najdrobniejsze błędy były decydujące, ale nie zmienia to faktu, że czwarty raz z rzędu nie wszedł do Q3. Mówi tak, byłem na dobrym okrążeniu, ale wtedy nic tego nizowego, na moim ostatnim okrążeniu znalazłem przed sobą Albona i po prostu pojechałem prosto. Bolid mnie chciał skręcić w cieniu aerodynamicznym pod koniec i no nie wyjechał dokładnie prosto, ale jakby wyjechał poza limit. Nie mogłem się zatrzymać, w zasadzie nie mógł powstrzymać tego wyjechania. Myślę, że straciłem 1/10 lub trochę więcej niż to, tylko przez to, że pojechałem prosto, ale sędziowie nie rozważyli, że zostałem zablokowany. Nie mogę tego kontrolować. Jesteś sobie na dobrym okrążeniu, zostajesz zablokowany i dostajesz karę. Jestem zły, powiedział Sergio Perez. No jeszcze raz, tutaj kolejna ofiara tych limitów toru, ale też trzeba powiedzieć, że mógł to zrobić lepiej. Christian Horner, ewidentnie zawiedziony, mówi, miał dziś dobre tempo, miał samochód, który z łatwością był w stanie wejść na drugi albo pierwszy rząd startowy, dorównywał czasom Maxa, trzeba się trzymać białych linii. To potężnie frustrujące, ponieważ mogliśmy być tam, mogliśmy, tak zwanymi, mogliśmy tego dokonać, więc jest to frustrujące. No tutaj już wydaje mi się, że dla Pereza kończy się powoli taryfa ulgowa. Horner zawsze go bronił, wydaje mi się, że potem tej obrony już tak nie będzie. Teraz Valtteri Bottas mówi, Piret w Q1 nie był idealny, ale przynajmniej udało się odpalić silnik i wrócić. Jechałem za blisko Red Bulla, straciłem trochę docisku i uciekł mi tył, tłumaczy się. Po prostu pojechał słabek ton. Potem była to normalna sesja, mierzyliśmy wyżej, ale różnice czasów były zbyt małe. 13. Oscar Piastri przez Norris wchodził do Q3 z trzeciego pola. Mówi, jestem rozczarowany, to było dobre okrążenie, ale nie utrzymałem się w limitach toru. Szkoda, nawet bez upgrade'ów, które ma Lando, byłbym w Q3. Obiecujący weekend dla zespołu. Oba boidy miały dobre tempo, a będzie jeszcze lepiej. Wybaczcie, odpowiem samochód, żeby zamknąć okna, gdyż co prawda jest dzięki temu chłodniej, ale za to komary leciały. Warunki są bojowe, jak już zapowiadałem wcześniej. Dlatego jeszcze zmierz zachodzi. Trzeba będzie uczyć światło. No nic. Z 12 pola pada Ocon, rozczarowany, tym bardziej, że Gasly wszedł z 8 pola. Z 8 miejsca. Mówi, skasowano nam okrążenie na ostatniej próbie, a różnice były bardzo małe. Wielka szkoda, bo mogliśmy przejść do Q3, a ja miałem jeszcze dwa komary. Jeden się przyda jutro na sobotę. Na... Będą te skrócone kwalifikacje. Przerywnik kulturalny, samochód mi odpalił radio. Ale przyznacie, że bardzo ładna, wesoła nuta. Uwielbiamy warunki bojowe. Okej. Okay. Więc przydam się ten kopę na sobotę. Sędziowie naprawili ten bubel prawny, który był ewidentnym bublem i sprawił, że w poprzednim formacie sprinterskim w sobotę Norris i Tsunoda nie wyjechali na Q3, dlatego że mogli wyjechać tylko na nowych oponach. Więc tym razem będzie można wyjechać na używkach, a Ocon miałby dwa komplety. Co prawda tylko na jeden można wyjechać, ale miałby dwa nowe komplety opony tutaj. No niestety, znaczy będzie miał przynajmniej. Szkoda, że nie użył ich w Q3. Mówi tak. Trzeba jechać na limicie, a w ostatnich dwóch zakrętach można dużo zyskać. Ten tor nie został stworzony dla bolidów F1, tylko dla MotoGP. Tarki są płaskie, więc zyskujemy czas jadąc za szeroko. Gdyby były bardziej jakby turbulentne, wówczas oczywiście by nie zyskiwać czasu i sędziowie mogliby im darować te wielkie grzechy. I 11. George Russell, czyli znowu no, w topa, znowu nie wejście do Q2. Tutaj się to robi coraz bardziej niepokojące, tym bardziej, że Lewis wszedł z pozycji 7. I mówi tak, Russell na razie. Nie byłem wystarczająco szybki. Od pierwszych okrążeń treningu nie czułem się pewnie w samochodzie. Ciężko, gdy masz tak mało czasu na przygotowania. Zobaczymy, czyli on padł ofiarą tego, że był tylko jeden trening i od razu się zaczyna akcja i jego bazowe ustawienia jemu nie odpowiadały i po prostu nie dało się nic z tym zrobić. Zobaczymy, co się da zrobić przez noc. Mimo, jakby oczywiście jest park ferme, ale jakieś tam drobne korekty da się jeszcze zrobić. Nie wszystko stracone, ale muszę zobaczyć, co się dzieje. Opony mocno się zużywały. Będzie to zapewne wyścig na dwa pit stopy, przepowiada Georg
Jorge Russell przed tym wyścigiem. No cóż, mi się wydaje, że, no mówię o tym poprzednio, mi się wydaje, że no, nadszedł moment, kiedy Lewis po prostu wziął się w garść, poczuł wiatr w żaglach albo zwęszył krew, jak to niepotrzebne skreślić. I George teraz nie jest w stanie mu po prostu dorównać i robi jakiś taki drobny overdriving, trochę jak Perez, tylko że jakby George'owi jest bliżej do Lewisa niż Perezowi do Maxa Verstappena. Tyle jeśli chodzi o tą pierwszą dziesiątkę, co odpadła, i wchodzimy do finałowej dziesiątki. W Q3 znowu Stroll stracił czas za limity toru w dziewiątym zakręcie i Albon stracił czas, ale Albon akurat mówił, że to nie stwarzało większej różnicy. Na tym etapie już widzicie, że mam oświetleniowca. Trzeba będzie ten ustawić światło. Warunki bojowe, smaczne i zdrowe. Poproszę panią oświetlowiec o zmniejszenie intensywności tego światła. Prawdaż fajnie? Dobra, idziemy dalej. Albon opada z 10 pozycji i mówi tak: byliśmy na 10 polu, bylibyśmy na 10 polu niezależnie od wszystkiego, nawet bez przekroczenia limitów toru. Było dobrze, upgrade'y wciąż działają, ale McLaren wygląda imponująco ze swoimi poprawkami. Nico też był szybki, chodzi oczywiście o Nico Hülkenberga, który był przed Albonem. 9. Pierre Gasly, nie tak radosny, mówi: trudna sesja, ciężko było trzymać się w limicie toru, gdy wyciskasz ostatnie setne sekundy z bolidu. Udało się przejść do Q3 pomimo skasowanego czasu. Przynajmniej jesteśmy w czołowej dziesiątce, wolałbym wyżej, ale pracujemy nad tym. Jest bardzo ciasno. 8. Nico Hülkenberg, bardzo zadowolony, mówi: wyciągnąłem wszystko z bolidu, ale to wyścig będzie wyzwaniem. Dopiero jutro dostaniemy odpowiedź, jak pójdzie ten weekend. W treningach było za mało czasu. Chodzi o to, że tutaj to mówił Günther Steiner, że to będzie dla nich trochę taka sesja testowa, że po prostu będą się starali, nie wiem dlaczego akurat w tym momencie, kiedy od początku sezonu było wiadomo, że tak jest, będą się starali po prostu rozwiązać problemy ze zbyt dużym zużyciem opon. Problemy, które takie same oczywiście także Ferrari, a nad którymi stara się zaplanować. Zwróćcie uwagę, jaki to jest zbieg okoliczności, że Haas ma siedzibę zaraz obok Ferrari, znaczy jedną z trzech, które ma de facto w tym momencie, albo nawet czterech, minimum trzymają siedziby. Zatrudnia ludzi, którzy nie utrzymali się w Ferrari ze względu na limity budżetowe, trzeba było zrobić redukcję, używa wszystkiego, co się da od Ferrari, czyli nie tylko silnik i skrzynia biegów, ale też i zawieszenie i wszystkie inne elementy, i ma te same problemy ze zbyt dużym zużyciem opon, prawda? A teraz być może przypadkowo razem z Ferrari się to u nich poprawi. 7. Fernando Alonso, który wbrew pozorom wcale nie był taki niezadowolony, po raz drugi w tym sezonie, jeśli dobrze liczę, przegrywa z Lancem Strollem, który powiedział przed tym weekendem, że już jest w 100% sprawny i że jego nadgarstki połamane przed sezonem nie sprawiają mu problemu. Fernando mówi tak: intensywne kwalifikacje jak zawsze w Austrii, bo różnice są minimalne. W Q2 musiałem zużyć dodatkowy komplet opon, bo skasowali nam czas okrążenia. Przez to miałem tylko jedną szansę w Q3, co nie było idealne, ale P6 i P7, czyli 6-7 pole, to dla zespołu dobre wyniki. Jutro będzie ciekawie, szczególnie ze względu na pogodę, a niedziela ma być sucha. To perfekcyjna prognoza, możemy stawić czoła wszelkim warunkom w ten weekend. Jestem optymistą, nasz bolid jest dobry, czekamy na jutro, mówi Fernandinho. Ciekaw jestem, czy będzie stał na podium, jak przewidujecie. 6. Lance Stroll mówi: byłem zadowolony z okrążenia, wycisnęliśmy wszystko z bolidu. Aż dwa zdania złożył, się da zacytować, bardzo ciekawe. 5. Lewis Hamilton, który zadowolony nie był zupełnie, mówi tak: to nie P1, ale wezmę i to. I postaram się popracować nad tym jutro. Nasze tempo wyścigowe... Lewis nawet się nie orientował, do której sesji to są kwalifikacje. Dlaczego ma prawo w sumie? Bo z takim zamieszaniem. Chociaż on jest fanem przecież tego zamieszania. Nasze tempo wyścigowe... Byliśmy trzecim najszybszym zespołem, więc Red Bull i Ferrari są szybsze. Być może też Astony. Nie jestem pewny. Koncentrujemy się na sobie. Trudna sesja i nasz bolid nigdy nie pasował do tego toru, więc tutaj nie przewiduję fejdberków dla Mercedesa. 4. Lando Norris, oczywiście bardzo szczęśliwy, mówi: jestem naprawdę zadowolony, choć trochę popsułem to okrążenie. Powinienem był dorwać także Carlosa, czyli Lando twierdzi, że mógł być trzeci. Bardzo, bardzo się cieszę. Było fajnie, ale też ciężko, szczególnie przez limity toru. Samochód działa bardzo dobrze. Dziękuję zespołowi, że przywiózł te wszystkie nowe części już tu. Bez nich nie byłoby tego P4. 3. Carlos Sainz mówi: mieliśmy mocne kwalifikacje jako team, ostatnio zrobiliśmy dobre postępy, przed nami długi weekend, ale przynajmniej ustawiliśmy się na dobrej pozycji na niedzielę, aby walczyć o podium dla obu bolidów. Na jutro mamy inne prognozy. Charles Leclerc, P2, mówi: dobrze mieć znowu czyste kwalifikacje i wrócić do pierwszego rzędu. Na ostatnim okrążeniu włożyłem wszystko w to okrążenie, co miałem. Szykowałem się do tej próby w Q2 i Q3. De facto mówi, że jakby Q2 i Q3 to były te sesje, w których jakby robił wszystko, żeby to poskładać. Wielkie podziękowania do ludzi w fabryce. Pracowali ciężko, aby wcześniej przywieźć upgrade'y bolidu i widzieliśmy tego efekty. Było bardzo ciężko, trzeba było wszystko złożyć. Jestem szczęśliwy, teraz musimy się skoncentrować na powtarzalności. De facto, żeby bolid wytrzymywał dłużej. Znaczy opony w tym bolidzie.
Dotychczas Red Bull był szybszy w wyścigach, ale my damy z siebie wszystko. I Max Verstappen, pole position, mówi, było naprawdę ciężko z powodu limitów toru. Nie robiliśmy tego celowo, ale z tymi prędkościami w tych wszystkich szybkich zakrętach tak ciężko jest ocenić, gdzie są białe linie. Dlatego widzieliście, że wiele ludzi na tym wpadało, wliczając mnie, więc szczerze mówiąc, te kwalifikacje to była walka o przetrwanie, także w Q3. Na pierwszym okrążeniu musisz ustanowić ten bezpieczny czas, bunker lap, co trochę odbiera frajdę z kwalifikacji, ale to było dobre okrążenie. Cieszę się z pole position, choć weekend jest długi, samochody są duże i ciężkie, przy tych prędkościach bardzo ciężko jest ocenić przy tak cienkich liniach, to znowu mówię o tych limitach toru, bo to jakby był tam przewodni. Jutro czeka nas zupełnie inny dzień, ale przynajmniej bolid jest szybki, a to ważne, podkreśla Max Verstappen po tych kwalifikacjach. No, moim zdaniem jest faworytem tego weekendu. Zobaczymy jednak, jak to będzie w deszczu. No myślę, że jak w kwalifikacjach Red Bull był najszybszy i był najszybszy w treningu, no to nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem na niedzielę przynajmniej Max jest faworytem, jedynie jutrzejszy deszcz, a teraz właśnie zaczęło padać, chciałem dodać. Może dawać nam nadzieję na jakieś inne rozwiązanie, ale Red Bull w deszczu też dobrze chodzi, więc tutaj no zobaczymy. No, cała nadzieja tak naprawdę w tym, że Max popełni jakiś błąd, co oczywiście każdemu zdarzyć się może. Przechodzimy do DPS, teraz szybciutko, zanim przejdziemy do tego tematu o Lewisie. Szczęście w nieszczęściu Pereza, wczoraj odpuścił dzień medialny, czwartkowy, bo ponieważ zgłoszono, że się źle czuje i że postanowili, że zostanie w hotelu, żeby odsapnąć i przetrwać. Dziś Christian Horner na konferencji szefów ekip przyznał od razu otwarcie, że nawet nie szykowali się, żeby go kimkolwiek zastąpić, byli pewni, że dzisiaj będzie, że będzie w stanie jeździć dalej. Miał rację, okazało się, że dziś już wsiadł Sergio i co prawda miał tempo Maxa, ale nie udało mu się tego tempa wykorzystać. I się zastanawiam, czy to zdrowie, te problemy ze zdrowiem, co sprawiły, że się nie stawił na to spotkanie, to były natury fizycznej, czy jednak natury takiej, że po prostu miał walczyć o Mistrzostwo Świata, ma ze sobą trzy weekendy, kiedy nie wszedł do Q3 i teraz w zasadzie czwarty i po prostu chcieli mu oszczędzić spotkania z mediami, tych pytań po to, żeby się lepiej przygotował do tych kwalifikacji. Do tego dnia i do tego weekendu. Jeżeli taki był plan, to niestety nie podziałało. Chyba trzeba będzie odpuścić jeszcze w następnym wyścigu, to może dwa dni. Nie? W sensie nikt nie przyjdzie także w piątek. Może jak od soboty będzie jeździł, to ta presja zejdzie i będzie lepiej. Wielkie zmiany w Alfie Tauri, czyli zespół, który jest sponsorowany przez polski zespół. Grzmi przy okazji, ale to nie w Alfie Tauri, to akurat tutaj na Red Bull Ringu. Przede wszystkim poprawią błąd, który popełnili na początku nowej ery technologicznej, czyli Haas używa wszystko, co się da od Ferrari, na przykład. Williams chyba prawie wszystko, co się da, używa od Mercedesa. Alfa Tauri, która de facto jest zespołem, który formalnie należy do Red Bulla, jednak poszła własną drogą. To się wydawało dobrym pomysłem, prawdopodobnie dlatego chodzi głównie o koncepcję zawieszenia, tak? No bo jedni robią tam, gdzie nie mają pół Reda, drudzy mają push Reda, czyli jedni, tam, gdzie nie mają drążek ciągniony, drugi mają drążek pchany. I wydawało się, że po prostu jest to dobry plan, żeby no, zobaczyć dwie różne drogi, mając do dyspozycji dwa zespoły, natomiast no, kiedy było już wiadomo, że Red Bull zrobił mega dobrą koncepcję samochodu, na ten rok także Alfa Tauri ciągle robiła jakby własną koncepcję techniczną, no i to zostanie rozwiązane. Helmut Marko to zapewnił tak, że po prostu będą korzystać ze wszystkich dozwolonych elementów, jakie jeden zespół może kupić od drugiego, czyli będą je brali po prostu od Red Bulla. Helmut Marko mówi, tak, kierunek jest jasny, oparcie na Red Bull Racing, tak bardzo jak pozwolą przepisy, metoda, zrób to sam, to była zła droga. Plus do tego jeszcze zmienią nazwę. Co chyba fajnie, bo mi się Alfa Tauri, nie wiem, nigdy nie trafiła do mnie nazwa tego zespołu, ani te ciuchy, które miała reklamować. To jest oczywiście marka należąca do Red Bulla, więc oni to zrobili. Jeżeli się zastanawiacie, jaka będzie nazwa, mi się wydaje, że to będzie nazwa jakiegoś sponsora, po prostu Franz Tost dostał dzisiaj, szef jeszcze Alfy Tauri, który odejdzie po tym sezonie. Zapewniał, że nie wróci nazwa Alfa Toro Rosso do Formuły 1 i dodał, że chodzi o wyciągnięcie większej kasy z tego, że chodzi o to, żeby z tego ciągnąć więcej pieniędzy, więc chodzi po prostu o to, żeby był sponsor tytularny, nie wiem, tak jak Alfa Romeo, tak, przecież jest sponsorem, to jest Sauber Team, który po prostu jest nazwany Alfa Romeo, bo kupują tytuł. Franczyza taka typowa, więc wydaje mi się, że to będzie na tym oparte. Ciekawe, kto to będzie. Nie wydaje mi się, że to będzie Orlen Racing Team, mówiąc szczerze. Chociaż kto wie.
No i plus oczywiście pożegnają Franza Tosta, także w przyszłym roku to kolejna wielka zmiana, wcześniej klepnięta. Laurent Mikis, czyli jeszcze tutaj chodzi w barwach Ferrari, nawet spotkałem go, co tu drząbić w toalecie, ale oczywiście w sekcji ogólnodostępnej, w umywalni. I był jeszcze w stroju Ferrari, taka mi refleksja napadła, że to jest niesamowite, że już wiemy, że będzie szefem innej ekipy, a ciągle jeszcze chodzi w tym czerwonym polo. Oprócz niego będzie jeszcze Peter Bayer, który będzie mu tam towarzyszył w roli szefa zespołu, więc będą nowi sponsorzy i będzie nowa nazwa. A jeśli chodzi o kierowców, to Helmut Marko powiedział, że i to ciekawe, Yuki ma bardzo dobry sezon z nieszczęśliwymi wynikami i karami, ale jego prędkość jest właściwa, jego występy. Jeśli chodzi o Nicka de Vriesa, nie jesteśmy zadowoleni i przyglądamy się tej sytuacji, mówi doktor Helmut. Mi się wydaje, że de Vries może stracić ten fotel jeszcze w tym sezonie, jak dalej tak będzie. No szczerze mówiąc, tutaj się nie pisałem. Natomiast co do Łukiego, znacie moje zdanie, byłem bardzo, jakby super się cieszyłem, że się bardzo poprawił na początku sezonu, a tam znowu, no prędkość ma faktycznie, ale znowu zaczął robić jakieś takie błędy, już nie tyle co w kiedyś, ale jednak i jakieś kary i moim zdaniem jednak z Łukiego to aż tyle nowego to nie będzie, mówiąc skrócie. Natomiast to, co jest ciekawe, tutaj padło pytanie do kierowców na konferencji prasowej, żeby wybrali trzech najlepszych zawodników i tam to była piątka wtedy na sali. George Russell podał tylko wszyscy podali Maxa Verstappena, przy czym George Russell, który był jakby na tym komplecie w konferencji, nie podał dwóch kolejnych kierowców, czyli ani siebie, ani Lewisa nie podał, a można było siebie podać. Nick de Vries podał Maxa, Max nie podał siebie w ogóle, powiedział, że jest wielu bardzo dobrych kierowców Formuły 1, którzy w dobrym bolidzie mogliby być w tej pierwszej trójce. Piastri podał Maxa oczywiście też, nie pamiętam, kto z nimi jeszcze siedział na tej konferencji, ale to, co jest ciekawe, dwóch kierowców podało Yukiego Tsunodę. Nick de Vries na trzeciej pozycji dał Tsunodę i Oscar Piastri na trzeciej pozycji dał Tsunodę jako kierowcę, który to jest takie zaskakujące, który jest w pierwszej trójce najlepszych kierowców. A i na drugim miejscu Fernando Alonso został wylosowany. Nie wszyscy dawali Alonso na drugim miejscu, ale generalnie byłby drugi. Dobra. Lawrence Stroll chce zostać rycerzem za zasługi dla Astona Martina. Mówił o tym w wywiadzie dla Autocar. Powinien zostać pasowany za to, czego dokonałem. Dlaczego chodzi rycerzem? W sensie, że w Wielkiej Brytanii się jakby przyznali te tytuły rycerskie. Na przykład no, Lewis Hamilton od dłuższego czasu jest serem, prawda? Też jest Sir Lewis Hamilton za osiągnięcia. Jackie Stewart chyba też jest serem. Mówi, powinienem zostać pasowany za to, czego dokonałem. Ocaliłem tysiące miejsc pracy i zbudowałem nową fabrykę Formuły 1, inwestując setki milionów. Średnia cena samochodów wzrosła ze 157 tysięcy. A nie, przepraszam, mówi, że najniższa cena samochodu nowej generacji wzrośnie na poziom, którego wcześniej nie widziano i nie zobaczycie już Astona Martina, który będzie kosztował mniej niż 200 tysięcy dolarów. Natomiast obecnie cena jego średnia wzrosła ze 157 tysięcy do 223 tysięcy, ale funtów. Mówiąc w skrócie. Więc no, Aston idzie w górę faktycznie i nowy cena firmy się poprawia. I jeszcze jedna depeszka, dwie będą. Inżynier Hasa broni Mika Schumachera. To jest oczywiście trwa cała ta kampania na temat tego, jak to Mick Schumacher zasługuje na miejsce w Formule 1. Prowadził Toto Wolff. Dziś gadałem z jednym kolegą tutaj, który no, się kręci tutaj od lat kilkudziesięciu. I on twierdzi na teorię, że Toto tak naprawdę nie chce, żeby Mick wrócił. Że to jest wszystko takie gadanie, pic na wodę, że po prostu że chodzi o bicie piany, żeby tutaj wyszło, że jest taki dobry i fajny. No mówi, że chyba, że Mick podpisze kontrakt z menedżerską firmą Suzy Wolff, żoną Toto Wolffa, to wtedy może być łatwiej go wprowadzić. No zobaczymy. Moim zdaniem jednak Toto faktycznie chce Micka wprowadzić i z całą pewnością wprowadzi go w momencie, kiedy... Znaczy z całą pewnością nie wprowadzi go, jeżeli nie będzie tej umowy jakby z firmą menedżerską Suzy Wolff podpisanej. Ale to inna sprawa. Tak to mniej więcej funkcjonuje. W każdym razie w całej tej kampanii Mercedesa, co podkreślam, Toto powtarza, że Mick to dobry kierowca. Nie świetny kierowca, nie rewelacyjny kierowca, nie super zdolny kierowca, tylko dobry kierowca. Mówią, że inne ekipy nie wiedzą, co tracą. Moim zdaniem Formuła 1 nie jest dla dobrych kierowców, Formuła 1 jest dla świetnych kierowców, a to, że jest z niej faktycznie sporo dobrych kierowców, nawet przeciętnych kierowców, to już jest po prostu kwestia tego, jak Formuła 1 działa i tego de facto, kto przycina procent z tego, że podpisuje się z nimi kontrakty i jak bardzo można zrobić w konia właścicieli danych ekip, którzy wydają te pieniądze na tych kierowców, którzy Formuła 1 być nie powinni, o tym mówiłem niedawno, ale to jest nieważne, tak to funkcjonuje. Natomiast za to w końcu się opowiadał ktoś z innej ekipy, jest to pracownik zespołu Haasa, szef strategii ścigowej Mike Caulfield, który powiedział, że i teraz posłuchajcie, nie, za co chwali Mika Schumachera, że jest jednym z najlepszych kierowców, z jakimi pracowałem, jeśli chodzi o podejście i zaangażowanie. Więc moi mili, Formuła 1 to już wiecie, tam nie chodzi o prędkość. Teraz za obserwujących na Instagramie
podejście i zaangażowanie powinno się startować w Formule 1. Mówi tak, wielu ludzi mówi, że jest tutaj tylko ze względu na nazwisko, ale tak naprawdę ze względu na nazwisko wymagania są znacznie większe. Sure, kurde, po prostu, tak, na pewno. Mam nadzieję, że dostanie szansę w jakimś momencie w porządnym samochodzie. Ale potem się poprawił pytany, bo to był on to w twecie napisał, że jest jednym z najlepszych, z jakimi pracował, jeśli chodzi o to podejście i zaangażowanie. A potem się poprawił i przyznał, no, że być może faktycznie brakuje trochę talentu. Mikowi powiedział, może nie jest wystarczająco dobry, żeby mieć ten fotel. Nie mogę winić jego podejścia i zaangażowania. Czy są tam kierowcy, którzy są szybsi i mają więcej talentu? Tak. I pewnie dlatego prawdopodobnie nie ma fotela w Mercedesie, Ferrari lub Red Bullu. Dopóki przynajmniej nie udowodni, że jest lepszy gdzieś indziej. Nigdy nie mówiłem, że myślę, że można go porównać z najlepszymi. Ja tylko komentowałem to, co mówił Toto i mówiłem, że wykonuje dobrą pracę. Więc no, w sprawie Mika jakby kolejna osoba, która twierdzi, że to że brzmie nazwiska i że jest, Mik jest naprawdę spoko i że jest dobry, nie? W sensie, że jest okej. No i ostatnie smutne dla nas, Piotr Wiśnicki tutaj nie pojedzie w Formule 3. W najbliższych rundach ma nie jechać PHM Racing, czyli jego zespół poinformował, że zastąpi go McKenzie Creswell. No, nie był to dobry sezon dla Piotra, 28 miejsce na 30 kierowców w klasyfikacji Formuły 3. Natomiast no, od początku mówiłem, że to jest karkołomny pomysł, dlatego że ten zespół bardzo źle wróży. To po pierwsze, ten zespół przejęty przez PHM, słaby zespół zeszłoroczny, przejęty przez inną firmę, więc to już na początku źle wróżyło. Plus jeszcze ten skok z Freki, w której no, Piotr też jeździł w bardzo słabym zespole i nie miał szans się rozwinąć do Formuły 3. To było no, moim zdaniem zbyt dużo. I mówię o to od początku, de facto tak to się rozgrywa, tak więc niestety wielka szkoda, ale a nie mają Polka w Formule 3. Od początku był to krok moim zdaniem szalenie ryzykowny. Tyle jeśli chodzi o nasze depesze. I na koniec o numeralnej pozycji Lewisa Hamiltona, bo dużo się o tym gadało tutaj w Austrii, w padoku. 8 tytuł przy zielonym stoliku. No, Lewis zdaje sprawę, że to jest jego końcóweczka. Wiemy, że są pewne problemy z podpisaniem kontraktu z Mercedesem. Zresztą podpiąłem program, o którym o tym mówię tutaj, poprzedni fan vlog. W czym rzecz, że Mercedes nie chce, aby był ich ambasadorem za miliardy monet przez najbliższych 10 lat, mówiąc w skrócie, a Mercedes, znaczy Mercedes w sensie firma produkująca samochody, a team z kolei Mercedes nie chce mu dać twardego kontraktu wieloletniego, tylko na jeden rok z opcją na drugi rok, więc tutaj się nie mogą dogadać. Natomiast zacznę ten temat bardzo wesoły, bo Lewis nawiązuje do zmian technicznych, które tak naprawdę były dupiły Red Bulla. Wiecie, Mr. Fair Play i Mr. Right Guy. To jest Damon Hill powiedział przed tym weekendem, że o Lewisie, że to godne podziwu, jak trzymał głowę do góry po tym, co stało się w Abu Zabi. Wrócił z nowym celem i w tym roku znów jeździ lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Czyli wow. Lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Zaczyna się zaprzyjaźniać z tym bolidem teraz, gdy rozwiązał pewne problemy, jakim stawiał czoła. Byłbym więc zdziwiony, gdyby nie chciał odejść na fali, zdobywając ten 8 tytuł. I to go całkowicie motywuje. To jest banał. Wiadomo, mówiłem o tym, że Lewis będzie chciał zdobyć 8 tytuł, mówiłem, że będzie chciał odejść jako mistrz świata. Lewis to potem zaczął potwierdzać, że tak chce zrobić, więc to nie jest nic nowego. Natomiast teraz Lewis zaczyna kopać kolejny kreci korytarzyk w swoim stylu, żeby zapewnić sobie szansę na to, że będzie mógł ten tytuł zdobyć. Hill mówi tak, potrzebuje szybkiego bolidu, cienia szansy i ktoś taki jak Lewis podejmie to wyzwanie i znajdzie jeszcze więcej w samym sobie. W tym momencie widzimy szczęśliwego Hamiltona, a szczęśliwy Hamilton to szybki Hamilton i Hamilton, który jeszcze jest do tego bardzo kreatywny, mocno kombinuje. Zdaję sobie sprawę jednakowo, że potrzebuje niewystarczająco szybkiego bolidu, tylko najszybszego bolidu, bo wystarczająco szybki to był Mercedes w 2021 roku i można gadać dowoli o Abu Zabi 2021. Prawda jest taka, że został pokonany w porównującym sobie bolidzie, a nawet de facto sam Toto Wolff przyznał, że Mercedes był szybszy w tym sezonie, jakieś minimalnie, bo to było wyliczone, mówiąc w skrócie, tam co do setnej części sekundy, więc wie, że potrzebuje szybszego bolidu, a Red Bull ma przewagę. Wcale nie ta wielką, ale ma, więc trzeba go jakoś tutaj usadzić. Stąd te teksty, które poszła wcześniej, że takiej przewagi, jaką ma Red Bull w Formule 1, to jeszcze nigdy nie widział, podczas gdy sam miał o wiele większą przewagę przez lata startując w Formule 1. Ta przewaga Red Bulla to jest tak naprawdę bardziej przewaga Maxa Verstappena. Przewaga Red Bulla jest taka, a całą resztę robi po prostu Max, mówiąc w skrócie.
No i stąd teraz jego wielka troska o tych wszystkich widzów, którzy są znudzeni tą straszną dominacją jednego zespołu. Więc dał zaskakujący pomysł w wywiadzie dla Sky Sports na początku. I tam się jakby nie opitalo, mówił do swoich, więc mówił, że to jest do dupy, czy tam, że to jest słabe, że w ogóle tak się dzieje, jak się dzieje. I nawoływał Formułę 1 do tego, żeby ustaliła datę początkową, której można bolidy rozwijać, bo teraz jest tak, że Red Bull w zasadzie ma to prawie wyjęte, Max ma dużą przewagę, Red Bull ma dużą przewagę, więc Lewis spadł i Red Bull może się skupić w zasadzie niemal wyłącznie na robieniu bolidu na przyszły rok i przeznaczyć pieniądze, które powinni rozwijać na tegoroczny, tak jak robi to Mercedes na przykład, na przyszłoroczny. I może też nadrobić w tunelu aerodynamicznym tą karę, którą dostał, no i plus generalnie ten limit skalowany, po prostu skoncentrując się na przyszłorocznym samochodzie. Tak to działało zawsze w Formule 1 i tak to działa teraz. I teraz Lewis wymyślił, żeby zrobić tak, żeby na przykład był zakaz pracy i wydawania pieniędzy na bolid przyszłoroczny. To jest absurdalny pomysł. Na przykład od 1 sierpnia. Że do 1 sierpnia. Że do 1 sierpnia trzeba wszystkie, cały ten czas w tunelu aerodynamicznym i wszystkie te pieniądze wydawać na tegoroczny samochód, dopiero potem można na przyszłoroczny. Pamiętajcie, że w połowie roku też się zmienią kwestie limitów, tak? Kto jakie ma limity, jeśli chodzi o budowę bolidu. Powiedział tak, potrzebujemy to zmienić. Ponieważ z tego powodu te dominacje trwają tak długo, skoro oni, czyli FIA, na to pozwalają. Oni zanurzeni w monotonii, proszę powiem, wyborny tekst hip-hopowy. Nie, to nie był wyborny tekst hip-hopowy, to był słaby tekst. Gdy Ferrari było z przodu, działo się to samo. Gdy Red Bull był na czele z Sebem, mogli zaczynać wcześniej pracę nad bolidem i dlatego zawsze byli z przodu. Zapominając, że w 2021 roku Red Bull dogonił Mercedesa, po latach dominacji Mercedesa przy tych samych regulaminach i jednak dało się dogonić, prawda, nadrobić tę przewagę, ale nie, przepraszam, 2021 został ograbiony z tytułu, bo inaczej by tam zwyciężyli. Powiem wam tak, to dokładnie bezczelne, biorąc pod uwagę, ile tytułów nachapał się Hamilton, jeżdżąc totalnie dominującym samochodem, w którym Mercedes ukrywał przewagę swojego silnika, bo było im głupio, bali się, że po prostu interweniuje FIA, więc musieli jeszcze spowalniać i zakręcać silniki w pierwszych sezonach, bo były zbyt mocne i zbyt szybkie. Po czymś takim gadać taki tekst jest to po prostu szczyt bezczelności, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Kiedy Verstappen usłyszał tej propozycji na konferencji i prasowej miał bardzo ciekawą minę, powiedziałbym, że była ona dość cierpka. Słychać mnie, Warszawa? Gdyż tu strasznie dudnie. To nie Kalifornia, to ten, to Ford Ranger Raptor. I Max powiedział tak, życie jest nie fair. Nie tylko w Formule 1, wiele rzeczy w życiu jest nie fair, więc trzeba po prostu sobie z tym poradzić. A w wywiadzie dla Sky Sports F1 powiedział, nie rozmawialiśmy o tym, kiedy zdobyło mistrzostwa, prawda? I to jest zarzut nie tyle do Hamiltona, co do samego Sky Sports, że oni w ogóle ten temat podejmują. Bo gdyby w tamtych latach ktoś powiedział coś takiego do Lewisa Hamiltona, to zostałby zmiażdżony przez brytyjskie media. A teraz dyskutujemy o tym, czy tego nie zmienić, to może być dobry pomysł. Max mówi, nie rozmawialiśmy o tym, więc teraz też nie powinniśmy. Tak działa Formuła 1, gdy masz szybki bolid, to wspaniałe. Ale w pewnym momencie musisz także patrzeć przed siebie, na kolejny sezon. Ktoś pisze, że wygłuszone auto jak stara syrena. Szczerze mówiąc, byłem w szoku, jak cicho się jechało przy... Znaczy kolega z Niemiec mówił, przy 160-170 na godzinę. Było tutaj naprawdę mega spokojnie, cicho i ultra wygodnie, mimo tego, że opony są takie półterenowe przynajmniej, na takich lamelach grubych. Tak więc... blacha do dni, ale jakby wiatr tak mocno nie wieje, mówiąc w skrócie. Wracając do Maxa. To normalne, że ludzie z tyłu mówią takie rzeczy, ale nie powinni też zapominać, jak to było, gdy to oni wygrywali. No i Lewis potem się opamiętał i zaczął mówić bardziej w tonie takim, że to nie dla niego, tylko dla fanów, dla was. Przecież to nie chodzi o jego mistrzostwo świata ósme, żeby udobyć się Red Bulla, tylko o dobro ogółu, społeczeństwa. Powiedział przede wszystkim, że ta uwaga nie była w nikogo wymierzona. Nie, to on po prostu przechodził obok stragarzami. To nie było wymierzone w Verstappena i w Red Bulla, mówi tak. W ciągu moich 17 lat tutaj, a nawet zanim to dotarłem, widać było okresy dominacji i tak się dzieje dalej. Miałem wielkie szczęście trafić na jeden z tych okresów. Teraz ma go Max, ale patrząc, gdzie to zmierza, to się będzie ciągle powtarzało. I nie sądzę, że potrzebujemy tego w naszym sporcie. Czyli teraz, kiedy już zdobył tych 8 tytułów, w tym 7 w dominującym samochodzie, z roku na rok, teraz naszła go refleksja, że może to kwestia wieku, że to tak nie może być, nie? Że tego nie potrzebujemy w naszym sporcie. Obudził się, lepiej późno niż później. Dziękuję bardzo, Lesław. Dziękujemy ci, Lewisie. Mówi tak.
żeby moi mili, chodzi o dobra sportu, mówiąc w skrócie, nie o dobra Luisa. No więc moi mili, Formuła 1 zawsze taka była, mówiąc w skrócie. I to można poprawić i podjęto kroki w tym celu, które moim zdaniem działają coraz lepiej. Tylko trzeba zaczekać. I to jest to skalowanie czasu w kolejnym. Natomiast wracając do Luisa. Gdyby jednak był jakiś limit czasu, gdyby każdy wiedział, że pracę może rozpocząć od wybranej daty. Październik to chyba wiele za późno, ale powiedzmy od 1 sierpnia. Wówczas nikt nie miałby przewagi na starcie. Wówczas mielibyśmy prawdziwy wyścig w krótkim czasie. Pracy na idem na przyszłość. Może to by pomogło wszystkim, aby się zbliżyli w kolejnym sezonie. Ale mogę być w błędzie. Gdy my zdobyliśmy mistrzostwa, mogliśmy zaczynać pracę wcześniej niż wszyscy pozostali. Były też zespoły, które nie były konkurencyjne, więc ogólnie nie traciły czasu na pracę nad używanymi przez siebie obecnie bolidami. I tu ciekawy przykład, bo jest nietrafiony. Mówi, Brown GP skoncentrował się w pełni na przyszłorocznym samochodzie od początku sezonu. Chodzi o sezon 2008. I w kolejnym sezonie zmietni wszystkich. To moim zdaniem nie powinno być możliwe, ale wy to musicie ocenić. To był wielki skok zmyślony z Brownem, dlatego że po pierwsze, nie Brown, tylko Honda. W 2008 roku to była Honda i faktycznie wcześniej zaczęli pracować nad nowym bolidem, ponieważ zrobili trzy wersje bolidu, który w 2009 roku zadziałał. Po drugie, to nie była kwestia tego tylko, to była kwestia podwójnego dyfuzora, czyli patentu, który wypatrzył nie tylko Brown, ale większość innych ekip, ale w którym FIA zagrała politycznie na rzecz Berniego Crestona, żeby w konflikcie o kasę pokazać ekipom takim jak Ferrari, Mercedes i innym dużym ekipom, że to my to rządzimy. Jak my będziemy chcieli, to ktoś inny będzie mistrzem świata. I w ten sposób interpretowali przepisy tak, żeby rozwiązanie Browna było legalne. Browna i dwie inne ekipy jeszcze miał. Williams to miał jeszcze chyba Toyota, ale były za słabe, żeby nadążyć. A inne ekipy typu Renault, które miały podobny patent, dostały zakaz, bo to chodziło o to, mówiłem o tym nieraz, że oni uznali, że w jednym przypadku to jest dziura, a w drugim otwór i dziura była jakby dozwolona, bo dziurę miał Brown, a otwór nie było dozwolony. Tego typu rzeczy się działy, więc to nie była kwestia tego, to była kwestia politycznej walki na samym szczycie o to, żeby pokazać buntującym się ekipom, że za mało zarabiają, największym ekipom, że my to rządzimy. I to było w ten sposób rządzone. Po trzecie, było to super ciekawe, właśnie dlatego, że był nowy zespół, który zaczął wygrywać, więc to de facto zadziałało, było fajne. Po czwarte, niezmietni stawki. Pod koniec sezonu, znaczy od połowy sezonu Red Bull był lepszy, pod koniec sezonu był o wiele lepszy i Red Bull, czyli Jenson Button, który jechał mistrzostwo, dojeżdżał naprawdę już poza podium, ale mieli szczęście, że a. nadrobili punkty, nadczaskali punkty na początku sezonu, b. gonił ich Red Bull, czyli Sebastian Vettel, który był zbyt słabym kierowcą, żeby to wykorzystać i strzanił to i dzięki temu Vettel powinien mieć 5 tytułów mistrza świata, ale był za słaby, żeby odrobić straty, podczas gdy Red Bull najdalej od połowy sezonu był lepszy i tylko dzięki temu Brown zdobył te mistrzostwa. I co jeszcze mówi Luis? Byłoby super zobaczyć przez kolejnych 20 lat, że nie żaden zespół, że żaden zespół nie będzie miał więcej czasu, aby wysporować się naprzód. Chcemy oglądać lepsze ściganie, zadecydował Luis Hamilton, lepsze ściganie, w którym my zdobywamy tytuł mistrza świata. Przypomnę, w latach 2014-2020 Luis Hamilton zdobył 6 tytułów mistrza świata. A Mercedes 8. Jeden tytuł Nico Rosberg wywalczył. W 2014-2016, w trzech pierwszych latach nowej formuły silnikowej, Mercedesy wygrały 51 z 59 wyścigów, powtarzając ten sam proces dzięki ogromnej przewadze. Natomiast od sezonu 2021, czyli od pierwszego tytułu mistrza świata Maxa Verstappena, Red Bull wygrał 31 z 52 wyścigów, czyli znacznie mniej. Fakt jest taki, że 2021 rok to były przepisy starej formuły, kiedy Red Bull dogonił Mercedesa i wygrał na starych zasadach. Natomiast obie ekipy miały mało czasu do przygotowania bolidów do nowej ery. Bardzo mało, bo obie ekipy walczyły do końca sezonu i to Red Bull wykonał lepszą robotę i fakt jest taki, że okej, w tym sezonie wygrali pierwszych 8 wyścigów tego sezonu, na pierwszych 8 i to faktycznie działa. To faktycznie działa w ten sposób, natomiast marginesy są takie, są bardzo małe. Podczas gdy w latach 2014-16 Mercedes zamiatał wszystkich o wiele bardziej niż kiedykolwiek Red Bull w tej nowej erze. To jest bezsprzeczne. To nie koniec walki Luisa. Jeszcze mówi o tym, że znowu na pytanie Sky Sports powiedział, że kara za limity budżetowe nie zadziałała. Mówi, bo Sky Sports powiedziało, czy fakt, że Red Bull przestawia się już na przyszłoroczne bolidy świadczy o tym, że kara za limity nie ma dostrzegalnego efektu. Luis mówi, nie sądzę, że kiedykolwiek miała.
kara nic ich nie kosztowała. Definitywnie, definitywnie, definitywnie nie kosztowała. Była taka mała, pokazał. 3 razy definitywnie nic ich nie kosztowało. Moi mili, to jest, co to dużo mówić, kłamstwo. Znaczy, to jest Formuła 1 i wszystko się liczy. Wszystko się liczy. Definitywnie musiała coś dać. Stać jej 7 milionów dolarów finansowo, okej, okay, stać ich na to, natomiast każda próba w tunelu aerodynamicznym się liczy, a Red Bull stracił 10% tego, co miał, 10% tego, co miał. I w tym sporcie to jest bardzo, bardzo dużo. Więc gdyby oni tego czasu nie stracili, to z pewnością mieliby większą przewagę albo na tym etapie sezonu, albo by mieli większą przewagę na przyszły rok się szykując. Każdy 1% straty jest kosztowny, po prostu, bo to jest Formuła 1 i tak to funkcjonuje. 10% to jest dużo, tak więc to jest absolutnie, nie wieście, takie kacapoły. Po prostu Red Bull jest o tyle lepszy i o tyle lepiej trafił z koncepcją samochodu, że mimo tej straty ciągle są na czele, plus mają Maxa Verstappena, który wyciąga bardzo dużo z tego auta w momencie, kiedy Perez po raz czwarty z rzędu, czwarty to tyle, a nie tyle, po raz czwarty z rzędu nie wszedł do kolejnej sesji do Q3. Tak więc tak to tylko właśnie funkcjonuje. Jeszcze to się skarżą na limity budżetowe, że tutaj, że im nie pozwalają. Mówi, w przeszłości nie wiedzieliśmy nawet, ile kosztuje przednie zawieszenie, a dziś musimy brać pod uwagę koszt zakupu aluminium, koszt jego obróbki, wycenić każdą śrubkę, karbon, który kupujesz jako surowy materiał, a potem pociąć go i nałożyć. Jakie są koszty energii w dziale kompozytów, jakie są nadwyżki i na koniec masz produkt końcowy. To jest super skomplikowane i zaszło tak daleko, że inżynierowie muszą wraz z analitykami kosztów podjąć decyzję, czy zakup tego kilograma aluminium wart jest osiągów, jakie możemy zyskać po jego wykorzystaniu. Ten proces jest tak ciężki i bolesny. Ludzie powinni być tylko kreatywni, zaczynać od białej karty, ale nie mogą tego zrobić, ponieważ ktoś inny mówi im, czy to mieści się w limicie budżetowym, czy nie. Dlatego tak ważne jest, aby każdy przestrzegał limitów. Jeśli przestrzelisz, liczy się każde 10 tysięcy funtów, a Red Bull przecież przestrzelił o miliony. Czyli moi mili, liczy się 10 tysięcy funtów w limicie budżetowym, ale 10% czasu w tunelu aerodynamicznym, w najważniejszym narzędziu, które decyduje o szybkim rozwoju w sezonie, nic nie daje. To jest po prostu nic, po prostu takie. Definitywnie, 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 moi mili. Prawda czasu, prawda ekranu. Żeby skończyć ten temat i nasze spotkanie, gdyż gardło mi siada, jeszcze mamy 2 programy, Horner skomentował tak pomysł Lewisa Hamiltona. Bardzo ciężko byłoby to kontrolować. Jakbyś powstrzymał ludzi od myślenia nad przyszłorocznym bleedem? Mam już specjalny system z redukcją czasu w tunelu aerodynamicznym. Niektórzy mają prawie 2 razy więcej czasu niż my, a my musimy bardzo ostrożnie wybierać, co wstawiamy do tunelu aerodynamicznego. Dlatego zobaczymy, zawsze była stabilność. To nie mieszanie się w regulaminy sprawia, że osiągi bolidów się zbliżają. Pod koniec 2025 roku zapewne wszystkie zespoły będą bardzo blisko siebie, a potem znów zepsujemy to i zmienimy regulaminy. I tyle w temacie, moimi. Mi się wydaje, że Horner to podkreśla jak najlepiej. Bardzo niesmaczne jest to kombinowanie dla dobra Formuły 1, nie całość w nikogo, żeby dobić Red Bulla. Tak to się nie robi, moim zdaniem. To się zbliża, moim zdaniem, zresztą sam Mercedes zapowiada, że są jeden upgrade od wygrywania i że pod koniec sezonu będą wygrywali wyścigi. Moim zdaniem wszystko ku temu zmierza. Bardziej się boją o przyszły sezon. Nie powinno się robić takich rzeczy, powinno się zaczekać, aż działają jeszcze lepiej limity budżetowe. Tak o, twierdzę na pożegnanie, moim dziękuję Wam za to spotkanie. Przepraszam Was za te wszystkie zamieszania i problemy i za ludową muzykę austriacką, która się włączyła w trakcie, ale od tego są warunki bojowe. Jeszcze ten deszcz. Zapraszam Was jeszcze raz na Codrive, który wisi tutaj i zapowiedź sezonu. Bardzo fajna. Przypominam, że będzie jutro spotkanie w sobotę z patronami, to ono będzie wieczorem już po live'ie, który zrobię jutro, po kwalifikacjach wyścigu. Na grupie naszej patronowej podam detale, gdzie, o której, a w niedzielę zrobię spotkanie ogólne ze wszystkimi kibicami, którzy tutaj są, chcą się spotkać i w sprawie tego ogłoszenie dam przede wszystkim na moim Facebooku, na który link znajdziecie pod tym materiałem. Póki co dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za to spotkanie i do zobaczenia jutro.